Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Ewa Stachowska i chciałabym Państwu powiedzieć pokrótce o bardzo ważnych zagadnieniach związanych z żywieniem człowieka. Będziemy mówić o roli mikroflory jelitowej w procesie redukcji masy ciała, ale także w ogóle o funkcji flory jelitowej i o tym, co współczesna nauka związana z żywieniem, z poznaniem mechanizmów żywienia człowieka daje nam jako konsumentom do myślenia. Proszę Państwa, bardzo lubię różnego typu dowcipy dotyczące żywienia, które w sposób ironiczny oddają to, co się w tej chwili dzieje z tym, co nas otacza. Tak? Widzimy, że ilość chorób związanych z nieprawidłowym żywieniem rośnie, a z drugiej strony ilość wiedzy, która jest przekazywana tym, którzy tą wiedzę powinni mieć, czyli do środowiska lekarskiego, jest rzeczywiście, przynajmniej na poziomie studiów, bardzo znikoma. Tymczasem ludzie, którzy, tak jak ja, którzy śledzą poczynania na przykład przemysłu żywieniowego, widzą, jak bardzo sama żywność, jej struktura, produkcja tej żywności się zmienia i jak bardzo duży ma to impact na nasze zdrowie. Często to są wszystkie przemiany biochemiczne ujęte w taki schemat, które obrazują nam, w jaki sposób fizjologicznie, biochemicznie to, co jemy, jest przekształcane w energię i w różne składniki niezbędne do naszego funkcjonowania. Większość tych składników musimy pozyskać z pożywienia. I to, co jest w tej chwili niezwykle istotne, to, na co zwracamy ogromną uwagę, to jest rola tak zwanych mikronutrientów na nasze życie. Co to jest mikronutrient? Mikronutrient to jest coś, co jest obecne w żywności, co ma stosunkowo niewielki rozmiar, a ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Mikronutrienty są różnymi cząsteczkami, bez których funkcjonowanie, na przykład białek enzymatycznych, czyli takich białek, które w naszym organizmie wykonują określone funkcje, jest niemożliwe albo jest pogorszone. Proszę zobaczyć, że mikronutrienty, około 20, mamy 22% różnych reakcji w naszym organizmie, o różnej sile, o różnej wadze, które są sterowane poprzez mikronutrienty. A więc prosty wniosek, jeżeli są niedobory tych mikronutrientów, a za moment powiem Państwu, że one są i są niestety dosyć powszechne, to te procesy, te 22% różnych procesów nie może przebiegać w sposób prawidłowy. I będę dzisiaj mówić tylko o magnezie. To jest jeden z takich mikronutrientów, który jest niezwykle dobrze opisany, o którym wiemy bardzo dużo, bo to jest jedna z tych cząsteczek, malutkich cząsteczek, bez których nie pracuje część enzymów, bez których także nie jest możliwe wytwarzanie odpowiedniej ilości energii. A więc magnez, którą dawkę zalecaną mamy przedstawioną powyżej, bierze udział w wielu bardzo ważnych procesach, w biosyntezie białka, w przekaźnictwie nerwowym, w kurczliwości mięśni itd., itd. Czyli wiele białek, ponad 300, używa tej cząsteczki magnezu jako swojego kofaktora, czyli czegoś, bez czego nie jest w stanie prawidłowo pracować. Teraz musimy sobie zadać pytanie, czy populacyjnie w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, że my jako Polacy jesteśmy absolutnie wysyceni magnezem, nie mamy z tym problemu. Otóż nie. Badania, które są rzeczywiście dosyć solidnie prowadzone w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że jest z tym duży problem. Tak? W Stanach Zjednoczonych prawie połowa populacji dorosłych Amerykanów ma niedobory magnezu. Jak jest w Polsce? No tutaj pytanie zostaje zawieszone, ponieważ nie robi się tych badań populacyjnych. Niestety badania nie są robione cyklicznie. Ostatni raz porządne badania zawartości magnezu w produktach roślinnych były robione wtedy, kiedy pan, którego wszyscy dobrze znamy, wyglądał tak.